Pillars of Eternity to gra RPG stworzona przez studio Obsidian Entertainment. Tytuł ten powstał przy wsparciu finansowym Kickstartera. W produkcję zaangażowani byli twórcy m.in. takich hitów jak Baldur's Gate, Icewind Dale i Fallout. 26 marca 2015 roku odbędzie się światowa premiera tego tytułu. W moje łapska już teraz trafiła wersja beta tej gry. Na sam początek chcę Wam przedstawić, jaki mamy wybór postaci, klas i ras w tym tytule. W Pillars of Eternity mamy do wyboru cztery podstawowe tryby trudności. Dla hardkorowych graczy twórcy przewidzieli dwie dodatkowe opcje: próba żelaza i tryb eksperta. Pillars of Eternity mamy do wyboru 6 ras. Trzy z nich to standardowe rasy w grach fantasy: człowiek, krasnolud i elf. Kolejne trzy to Aumalanin, przypomina tych niebieskich kolesi z filmu Avatar, Orlanin i Boski, jak dla mnie najciekawiej wyglądająca rasa w grze. Standardowo także możemy wybrać płeć naszej postaci. Pillars of Eternity mamy także do wyboru podrasy. Dla każdej z ras od 2 do 4 podras. Podrasy głównie dzielą się na obszar, w jakim zamieszkuje dana rasa. I tak dla człowieka mamy człowiek z równin, z nadoceanu i z sawanny. Dla Aumanina mamy przebrzeżny i wyspiarski. Dla krasnoluda górski i tundrowy. Dla elfa leśny i blady. Dla Orlanina osiadły i dziki. Dla boski śmierci, ognia, księżyca i natury. I tu ponownie, jak dla mnie, rasa ta ma najciekawsze podrasy i prezentuje się najciekawiej. Przyszedł czas na wybór klas. Do wyboru mamy 11 klas postaci. Barbarzyńca, enigmatyk, wojownik, paladyn, łowca, mag, pieśniarz, druid, mnich, kapłan i łotrzyk. Przy tworzeniu postaci mamy do rozdania 15 punktów do 6 cech charakteryzujących naszą postać: moc, kondycja, zręczność, percepcja, intelekt i stanowczość. Przy niektórych cechach po lewej stronie znajdują się gwiazdki, które oznaczają, iż dany atrybut dla postaci jest kluczowy i warto na nim się skupić i przeznaczyć większą ilość punktów. Kolejny etap przy tworzeniu postaci to wybór pochodzenia naszego bohatera. Mamy do wyboru 7 typów pochodzenia: Eadyr, archipelag Martwego Ognia, równiny Iksamitlu, Stara Wailia, Ra'u-Tatai, żyjące ziemie, wędrująca biel. Tym razem wybieramy biografię naszego bohatera. Do wyboru mamy ich 10. Arystokrata, odszczepieniec, myśliwy, najemnik, duchowny, osadnik, wagabunda, rzemieślnik, kupiec i niewolnik. W Pillars of Eternity możemy także zmienić wygląd naszego bohatera. Niestety lub stety nie mamy wiele opcji do wyboru. Możemy zmienić kolor odzienia naszej postaci, zarost, głowę i włosy. Kolejnym etapem tworzenia postaci w Pillars of Eternity jest wybór portretu bohatera. Do wyboru mamy aż 62 portrety. Ostatnim etapem przy tworzeniu postaci w Pillars of Eternity jest wybór głosu naszego herosa. I've got this. Yeah. To whispers and shadows.
What is it? Now I am leader of the group.